Wiesz co, oddaję ci głos. Dobrze. W olimpijskiej sieci nie mogło dzisiaj zabraknąć siatkówki. Te poniedziałkowe poranki bywają czasami trudne, ale dzisiejszy był bardzo przyjemny dzięki polskim siatkarzom. Dużo emocji, dużo wzruszeń. To wzruszenie udzieliło się nie tylko siatkarzom, nie tylko kibicom, ale także ekspertom. Na przykład Zbigniewowi Bartmanowi, który był dzisiaj ekspertem w studiu TVP. No to posłuchajmy. Piątek cieszyła się razem z polskimi siatkarzami. Świat natomiast zachwyca się Armandem Duplantisem, który dzisiaj nie dość, że rekord świata, to jeszcze oczywiście złoto olimpijskie. Nikt się nie będzie nudził, a olimpijski wieczór tradycyjnie 23:30. Ola, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Ale teraz już wybierzemy się poza Paryż. Mieliśmy poweekendowe ostatki w Ekstraklasie. Na zakończenie trzeciej kolejki Krakowia przegrała z Widzewem Łódź 1-3.